Na południu z prawa do obrony koniecznej korzystają zwykle mężczyźni, którzy stanęli w obronie swojego życia lub własności. Są szanowani za swoją odwagę. Jeśli jednak w takiej sytuacji znajdzie się kobieta lub przedstawiciel mniejszości, odbiór społeczny jest zupełnie inny. Tutaj wciąż wiele osób uważa, że przemoc seksualna i domowa nie stanowi poważnego problemu. Dlaczego kobieta ma godzić się na bicie i cierpieć w milczeniu? Stoję po stronie słabych.